Niech Cię Pan błogosławi i szczerze. Niech Cię obdarzy swą łaską. I niech Cię obdarzy pokojem. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, witam Was serdecznie i pozdrawiam w pierwszym dniu 2014 roku. Dzięki Bożej opatrzności dane nam jest wspólnie przeżywać eucharystyczną ofiarę w tej archidiecezjalnej wspólnocie i bazylice pięknej, upamiętniającej misję i posłannictwo świętego Wojciecha, a pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stajemy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa sercem przemówione radością i wdzięcznością. Chcemy, by poprowadziło nas Boże Słowo. Dlatego na samym początku przytoczyłem fragment błogosławieństwa zaczerpniętego z Księgi Liczb, którym Was serdecznie pozdrawiam. I tymi słowami składam Wam także najlepsze życzenia. Bóg prosi Mojżesza, by przekazał słowa błogosławieństwa Aaronowi i całemu ludowi. Dzisiaj ja z wielką radością przekazuję Wam u progu Nowego Roku te Boże życzenia i Boże błogosławieństwo i Bożą prośbę. Już starożytni wierzyli, że błogosławieństwo i przekleństwo kryją w sobie moc powodowania określonych skutków, stanowiących ich spełnienie. Błogosławieństwo, o którym my słyszymy dzisiaj, kiedy wchodzimy w nowy i nieznany dla nas czas, określony rokiem 2014, było wypowiedziane przez kapłana, gdy wierny lud opuszczał świątynię po udzieleniu w jakimś świątyni obrzędów liturgicznych. Człowiek krzyżący te słowa wychodził rozpromienionym obliczem, ponieważ doświadczył spotkania z kochającym go Bogiem. Dlatego, siostry i bracia, również my dzisiaj chcemy z całą wyrazistością usłyszeć te słowa wypowiedziane przez kapłana, byśmy przeżyli to nasze spotkanie jako doświadczenie miłości, która przynosi ze sobą nowonarodzony i oddaje nam ją wszystkim. My dzisiaj w czasie eucharystycznej ofiary wspominamy również świętą Bożą Rodzicielkę Maryję. To ona jest tym pięknym owocem ziemi. Ona w niezwykły sposób doświadczyła Bożego błogosławieństwa. To ona daje Bogu pełną ufności i prawdziwej radości odpowiedź, kiedy wypowiada słowa najpierw fiat voluntas tua, niech mi się stanie według słowa Twego, a później wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. Tak jak ją dotknęło Boże wybraństwo i błogosławieństwo, tak samo na różny sposób Bóg chce czynić szczęśliwym każdego z nas. Ona doskonale wiedziała, iż całą swoją wielkość zawdzięcza dobroci Boga. Być może dlatego najwięcej miejsca w swym dziękczynnym hymnie poświęca miłosierdziu Bożemu. Maryja opiewa wielkie Boże dzieła, wierność Boga, spełniającego wszystkie obietnice dane kiedykolwiek Ojcom Izraela. Opiewając przymioty Boga, Maryja przekazała nam trzy określenia Stwórcy Wszechświata. Jest On potężny,
święty i pełen miłosierdzia dla tych, co się Go boją. Bojaźń Boża to nie lęk jakiś paniczny, jak to czasem pospolicie się myśli. To ideał pobożności starotestamentalnej. Bogobojnym jest równocześnie sprawiedliwy i roztropny o przestrzeganie Bożego prawa. My, wkraczając dzisiaj w kolejny kalendarzowy rok i rok naszego życia, chcemy całą nadzieję, tak jak ona, złożyć w ręce Boga, Pana czasu i wieczności, życia i śmierci. To On jest dla nas jedynym, trwałym, niezmiennym punktem odniesienia. Dzisiaj każdy z nas tak bardzo doświadcza zmienności świata, braku stabilności, nieustannie drżymy o los dzieci, rodziny, ojczyzny, poddajemy wątpliwości ludzkie obietnice i zapewnienia, bo mieliśmy różne przykre doświadczenia w tym względzie. Tak często doświadczamy rozczarowania ze strony tych, którzy powinni nam dawać poczucie bezpieczeństwa. W tych wszystkich zawirowaniach On jeden pozostaje wierny, a chcąc czynić człowieka błogosławionym, czyli szczęśliwym, daje mu swoje prawo jako gwarancję tego prawdziwego szczęścia i wskazuje na ziemską matkę swojego Syna jako wzór zaufania Bogu i Jego prawu natury. W tym miejscu, siostry i bracia, rodzi się pytanie, czy to Boże prawo w naszych domach, rodzinach, w naszej ojczyzny ma swoje miejsce, czy jest przestrzegane? Czy nie jest czasem tak, że chcemy na swój sposób budować świat, wykluczając z niego obecność Boga? Na to dowodów nie muszę przytaczać, bo sami, jako ludzie rozumni, doświadczeni życiem, dostrzegamy cały szereg takich zjawisk. Nie damy rady budować szczęśliwego świata, w którym nie ma miejsca dla Boga. Będziemy tylko się ranić i wzajemnie rozczarowywać kolejnymi niespełnionymi obietnicami i zapewnieniem o dobrym, dostatnim życiu. Będziemy manipulować słowami, wzajemnie się zwodzić. Wszystko będzie względne i relatywne. Bóg, tylko On, jest fundamentem pewnym, trwałym i niezmiennym. Dlatego wchodząc w nowy rok 2014, możemy spoglądać na życie Maryi, by zobaczyć, że człowiek, który pokłada ufność Bogu, nawet jeśli po ludzku doświadcza tego, co jest codziennym trudem życia, zawsze będzie człowiekiem szczęśliwym i rozpromienionym. Nie dlatego, że wszystko będzie łatwe i przyjemne, ale dlatego, że w tej chwili, w tej czasami trudnej codzienności, będzie miał Boga po swojej stronie. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do Betlejem. Jak pasterze odnajdujemy tam Marię, Józefa i Jezusa. Siostry i bracia, w słowach Bożych skierowanych do człowieka od samego początku przejawiała się myśl podnoszenia na duchu ludzi pojedynczych i całą ludzkość. Z pozdrowieniem przyniesionym Marii przez aniołów w chwili zwiastowania połączone było również jakże krzepiące upomnienie: nie bój się, Maryjo. Słowa te są równocześnie pouczeniem, że nie należy unikać spotkań z Panem Bogiem,
gdyż zawsze czerpać z nich będziemy pokrzepienie. Dlatego idziemy wraz z pasterzami, by spotkać tego, który przychodzi, jedynego gwaranta naszego bezpieczeństwa i szczęśliwego życia. Udali się też pośpiesznie, jak mówi święty Łukasz, pasterze, i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione w tym dziecięciu. Ta biblijna scena z Betlejem mówi o nas, o człowieku upodabniania Bożego, opiewając w ten sposób życzliwość Boga dla ludzi. To jest to samo umiłowanie, o którym później autorzy biblijni będą mówili, wskazując na relację Boga Ojca z Synem. Stąd i my słyszymy anielski głos wołający: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie upodobał. Pokój oznajmiony ludziom oznacza początek pojednania ludzkości z Bogiem. Boże Narodzenie jest nade wszystko świętem pojednania. Nowy rok może być i winien być czasem pojednania. Chrystus przychodzi na świat przede wszystkim w celu przywrócenia pokoju. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Tak mówi Chrystus, a co zapisał święty Jan w rozdziale 14. Dzisiaj ten sam Chrystus wchodzi w nasz nowy rok i chce przywrócić pokój. Ten sam Chrystus z Betlejem woła dzisiaj do każdego i każdej z nas: dosyć podziałów, dosyć niesprawiedliwości i uciskania najsłabszych, dosyć języka nienawiści, dosyć stawiania murów i stawania po różnych stronach barykady. Pokój mój daję wam. Zapomnijcie o tym wszystkim, co nie sprzyja pokojowi. W tym też duchu kieruje do nas papież Franciszek swoje orędzie na Światowy Dzień Pokoju, który dziś przeżywamy. I woła do nas, że braterstwo jest podstawą i drogą do pokoju. Przychodzący Chrystus dopomina się w swoim miejscu o swoje miejsce w naszym świecie, ale stawia też przed nami bardzo konkretne zadania: być budowniczymi pokoju w sobie i w świecie. To właśnie, siostry i bracia, nasze zadanie: stawiać się autentycznymi świadkami i głosicielami i budowniczymi pokoju w tym nowym roku, który dziś rozpoczynamy. Stajemy więc dziś wobec Boga w uwielbieniu i dziękczynieniu za miniony rok. I jak nasze oczy spoglądają już przed siebie w przyszłość, w którą wchodzimy jako prawdziwi świadkowie przynoszący Boga na ten nasz świat codzienności. Niech to zadanie będzie również moimi życzeniami dla was i dla mnie samego. Stawajmy się autentycznymi świadkami, prawdziwymi apostołami, którzy swoim codziennym życiem będą przynosić Bogu chwałę poprzez budowanie pokoju w sercach swoich, a następnie w rodzinie i każdej społeczności, w której wypadło nam żyć. Ten nasz wysiłek będzie przynosił pokój, jeśli będziemy szerzyli szczere braterstwo w każdym środowisku, w duchu Bożego przykazania miłości Boga i bliźniego. Te życzenia składam wam wszystkim i sobie samemu i składam je na ołtarzu eucharystycznym, prosząc Boga,
aby słowa te stały się ciałem, czyli rzeczywistością naszego codziennego życia. Amen.